Cześć wszystkim, w tym filmie mam dla was poradnik, jak zainstalować mody do Minecrafta 1.21 na Minecraft Launcher. A więc na wstępie wchodzimy w instalację. Jak widzicie, ja tu już mam jakieś wersje Forge'a zainstalowane. Potrzebujemy silnik, który obsłuży mody, czyli w tym przypadku jest to Forge albo Fabric. Czyli do tego potrzebujemy stronkę. Link do strony będzie oczywiście w opisie. Tu wybieramy sobie po lewej stronie wersję, na jaką chcemy tego Forge'a, ten silnik. No po prostu wersję, na której będziemy grali. Tu wybieramy to w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o Fabric, pobieramy jeden instalator i później w nim się wybiera. Ale na Fabrica mało osób wybiera Fabrica, więc my zrobimy Forge'a dzisiaj. Wybierzemy sobie wersję najnowszą, czyli 1.21.1. Ja już sobie to pobrałem, więc za chwilę odpalimy to. Po pobraniu będziecie mieli taki właśnie oto plik. I teraz należy go uruchomić. Włączymy go sobie. Jak widzicie, zrobił się tutaj jeszcze plik tekstowy. No i mamy coś takiego. Install client jest standardowo zaznaczone. I robi się to w folderze .minecraft. Klikamy OK. I właśnie się generują pliki. Po prostu się pobiera cały nasz silnik. Tu jak widzicie jest 1.21, 1.21. No wiem, tak samo się to czyta, no ale dobra, 1.20.1, 1.21, a my pobieramy najnowszego, jego tutaj nie ma, więc wyłączamy to i czekamy, aż się pojawi. Chwilę to trwa, dosłownie myślę, że całość trwa minutę. Następnie będziemy potrzebowali jakiejś modyfikacji, którą chcemy wrzucić na nasz świat. Do tego potrzebna nam jest strona CurseForge, ale możecie korzystać z każdej innej. Ja bynajmniej zawsze korzystam z tej. Tu wchodzimy sobie i wybieramy Forge. Wersję gry my bierzemy akurat teraz na tej, bo pobrałem najnowszego Forge'a. I tu wybieramy sobie moda, jakiego chcemy zainstalować. Myślę, że najłatwiej będzie zainstalować jakąś mapkę, minimapę, bo szybko się ładuje i nie obciąża to świata. Więc pobierzemy sobie teraz tutaj, wchodzimy Game Versions i tutaj wybieramy najnowszą. Jeżeli macie inną wersję, to szukacie wtedy po innej wersji. Musimy patrzeć również, żeby to był dobry silnik, czyli Forge. Jest na naszą wersję, jest. Klikamy Download i czekamy, aż się pobierze. W międzyczasie instalator skończył instalować silnik. Tu już pobierzemy tą modyfikację. Instalator skończył robić silnik, więc klikamy OK, zatwierdzamy to i możemy odpalić Minecraft Launcher. Mamy już oczywiście modyfikację pobraną, jest i silnik, więc teraz przerzucimy modyfikację wprost do wersji gry, tylko że jak widzicie, tu się pojawiło. Ja tutaj mam 1.21, więc to wybieram, tak jak pobraliśmy. Damy sobie tutaj jeszcze tą jedynkę, żeby odróżnić to od tych innych. I teraz klikamy graj. A więc ok, po chwili Minecraft się włączył. Jak widzicie, w modach nie ma nic. Czyli możemy wyłączyć teraz Minecrafta, bo foldery się stworzyły. Włączamy ponownie launcher. I w tym momencie wchodzimy ponownie, jak się załaduje, w instalację. I klikamy ten folder, aby otworzyć katalog gry. Tu wchodzimy w folder mods. I do niego przerzucamy mapkę, którą dopiero pobraliśmy na naszą wersję. Następnie możemy to już zamknąć i uruchamiamy sobie gierkę. Klikamy graj. Teraz gra załadowuje się z tą modyfikacją i nawet teraz to będzie widać. Powinno tu się nawet pokazać, że jest ładowana modyfikacja za chwilę. Sekunda. Jest 5 modów załadowanych, aczkolwiek nie ma tyle modów, tylko to są jeszcze takie dodatkowe się przy tym instalują. Mamy tutaj Journey Map, klikamy OK, tak, możemy sobie stworzyć nowy świat. Stworzy się szybko, bo ten mod nie ingeruje w renderowanie się świata. To jest po prostu czysty interfejsowy mod. I jak widzicie, możemy sobie teraz powiększyć. Jest i mapka, działa, tu pod J działała, jest. Jest i ta mapka. A więc myślę, że to tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, postaram się wam pomóc. No i to tyle. Hej!